Zapraszam na kolejnego Q&A. Szanowni Państwo, pojawiły się pytania, dlaczego czytam z laptopa. Ano dlatego, że jak ktoś był na naszych spotkaniach z panem przewodniczącym Petryśliwą z załogą, to wie, że potrafi mówić bez kartki, ale wtedy nigdy to nie jest 7 minut. A Michał mówi, że to ma być 7 minut, maks 7 minut, bo wtedy długo się renderuje, YouTube to sprawdza i maksymalnie 7 minut. Także, szanowni Państwo, staram się być skupiony, a uzyskuję to dzięki temu, że czytam. Pierwsze pytanie. Jakie jest podsumowanie kampanii wyborczej, referendalnej i do Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, referendum trwa, ale jego wyniki cząstkowe są jednoznaczne. Chcemy wyjść z grupy i chcemy połączenia z Orlenem. Dlatego pojawiło się pismo do ministra aktywów w tej sprawie. Zapraszam na naszą stronę. Tak naprawdę to pojawiły się dwa pisma. Pierwsze pismo dotyczące właśnie połączenia z Orlenem, a drugie dotyczące nagród dla zarządów całej grupy. Koniecznie zapoznajcie się z tymi dwoma pismami, bo są bardzo ważne. Jeśli chodzi o wybory do Rady Nadzorczej, no to tak naprawdę mamy dwa światy. Dwa światy kandydatów. Przewodniczący Piotr Śliwa i ja mówimy prawdę w oczy. Nie boimy się trudnych tematów, mówimy o szansach i zagrożeniach. I o tym, że niczego nie osiągniemy bez walki i zaangażowania. Bronimy koncepcji zachowania wszystkich wydziałów produkcyjnych, bo tylko taka formuła daje nam bezpieczeństwo zatrudnienia jako całej załodze. Sprzeciwiamy się też szczuciu ludzi jednych na drugich, tych zmianowych na tych jednozmianowych. Uważamy, że tego typu podziały w dzisiejszej sytuacji są bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe. Łatwo nie będzie, dlatego potrzebni są w Radzie ludzie rozsądni i doświadczeni, którzy nie biegają z taczką, ale potrafią zaproponować konkretne rozwiązania. Tak jak my to zrobiliśmy, jeśli chodzi o Anwil, a później jeśli chodzi o Orden. Ludzi, którzy nie boją się trudnych tematów i mówią o nich załodze prosto w oczy. Nie szukają tematów zastępczych i taniej sensacji. Jaki jest komentarz do programu innych kandydatów? No tak, no, pozostali kandydaci twierdzą na przykład, że zagwarantują podwyżkę 1500 zł dla każdego i stażowe. Szkoda tylko, że nie mówią, jak tego dokonają przy prawie 2 miliardach straty w tym roku i z czego prawdopodobnie miliard przypada na naszą spółkę. Jak to zrobią przy zapowiadanym długu w 2024 i 2025 roku całej grupy w wysokości, uwaga, 10 miliardów złotych. Jeszcze inni gwarantują, że Capro i Melamina ruszy od stycznia, nie mówią jednak, co takiego się zmienia na światowych rynkach, że ma to się wydarzyć. Ostatnio zamknięto fabrykę Capro w Niemczech, 500 osób straciło pracę i zamknięto jedną z największych fabryk mebli w Niemczech. Kolejni kandydaci powołują się na jakieś tajemnicze kontakty z politykami, jakąś rozmowę telefoniczną. Szkoda tylko, że ci politycy kilkanaście razy zapewniali o tym, że nie chcą wyjścia grupy Azoty Puławy z Tarnowa. Mówimy tu oczywiście o panu Kosiniaku-Kamyszu. Pan Kosiniak-Kamysz jednoznacznie sprzeciwia się wyjściu Puław z grupy, więc mówienie o tym, że ma koncepcję na Puławy, jest chyba grubym nadużyciem. Jeszcze inni proponują wprowadzenie dodatków dla mistrzów i osób ich zastępujących. Tak naprawdę to szkoda, że ci ludzie w 2021 roku nie podpisali porozumienia w tej sprawie, bo gdyby podpisali, to te dodatki już dawno by u nas w firmie funkcjonowały. Ile ludzie stracili na braku tego podpisu, można też zobaczyć na naszej stronie. Jest tam taki licznik, który pokazuje, ile pracownicy Grupy Azoty Puławy stracili na niepodpisaniu tego porozumienia w 2021 roku. Dziś te pieniądze chyba wszystkim by się przydały. Pytanie, czy nie ma pan wrażenia, że niektórzy kandydaci łżą na potęgę? No cóż, z ostrożności procesowej nie mogę tego potwierdzić, ale może tak być. Może tak być, że rozmijają się z prawdą nie bez udziału świadomości.
Kto jest najbardziej wiarygodny i czyja ocena sytuacji jest lepsza, przekonamy się już niedługo. Być może niektórzy przekonają się o tym boleśnie. Co zwycięży? Słodkie kłamstwa czy realna wizja przyszłości? Zobaczymy. Przewodniczący Piotr Śliwa i ja bardzo dziękujemy za super spotkania z pracownikami i gwarantujemy, że będziemy chcieli się spotykać zawsze. Prosimy o wzięcie udziału w wyborach do Rady Nadzorczej i głosowanie na kandydatów Solidarności, którzy dają gwarancję uczciwości, rozsądku. My nie obiecujemy złotych gór, ale dajemy konkretne rozwiązania. Zapraszamy do głosowania.